Witamy w Centrum Pomocy Komarch e eSklep. W tym filmie dowiecie się Państwo, czym jest blog, dlaczego należy go prowadzić oraz jak dodawać w nim wpisy. Bardzo ważnym elementem sklepu internetowego jest prowadzenie bloga. Prowadząc blog, sprzedawca może pokazać swój profesjonalizm, dzielić się swoją wiedzą, inspirować klientów, a co za tym idzie, oczywiście, zachęcić ich do kupna reklamowanych tutaj na tym blogu produktów. Poza tym, tego typu blog jest świetną formą na budowanie relacji z naszymi klientami. Będąc w nowym panelu administracyjnym, należy przejść do zakładki e-marketing. Tutaj wybieramy blog. Aby dodać wpis do bloga, wystarczy wcisnąć guzik plus. W tym momencie wystarczy już tylko wypełnić pola odpowiednią treścią. Tak więc, nagłówkiem będą buty górskie, męskie załóżmy. Następnie, po spełnieniu nagłówka, musimy oczywiście dodać tagi, tak żeby potem nasz użytkownik mógł łatwiej wyszukać dany wpis. Tagi, które wprowadzaliśmy, wyświetlają się teraz nad paskiem. Dodajmy teraz zdjęcie do naszego produktu. Znowu klikamy w plus, a następnie wyszukujemy w naszym komputerze miejsce, gdzie znajduje się dany obraz. U mnie będzie to pulpit oraz zdjęcie o tytule buty górskie. W tym momencie możemy oczywiście przyciąć zdjęcie według naszego uznania. Ja pozostawię je takie jakim jest. Mamy więc nagłówek, tagi oraz oczywiście zdjęcie. W tym momencie zostało nam już tylko dodać wpis faktyczny do bloga. W gruncie rzeczy dodawanie wpisu do bloga na tym się kończy, natomiast możemy jeszcze oczywiście wejść w ustawienia zaawansowane i tutaj uzupełnić jakieś ekstra pola, które akurat nas interesują. Na końcu, oczywiście, wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, musimy dodać i publikować, lub skorzystać z opcji dodaj bez publikacji. Ja jednak chciałbym je opublikować, żeby sprawdzić, czy się wyświetlają w sklepie. Jak widać, w panelu administracyjnym, nasz post jest już widoczny. Jest on podświetlony na zielono, czyli jest aktywny. W sklepie, oczywiście, odszukujemy nasz blog. Jest on na samym dole. Przechodzimy do niego i jak widać, mamy tutaj już nasz spis o męskich butach górskich. Klikamy na niego. I możemy go teraz przeczytać. Widzimy zdjęcie, treść pisu oraz tagi. I tymi właśnie kilkoma prostymi, szybkimi krokami dodaliśmy wpis do bloga, a Państwo dowiedzieliście się, dlaczego właśnie blog jest kluczowy dla prowadzenia sklepu internetowego. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że film okazał się dla Państwa pomocny.